Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym spotkaniu seminarium Instytutu Dziedzictwa Międzynarodowej z cyklu Akulturacja nacjonalizmu na gruncie polskim, dziedzictwo dmowskiego na tle europejskim. Dzisiejsze spotkanie prowadzi profesor Jarosław Tomasiewicz z Uniwersytetu Śląskiego, który wygłosi referat pod tytułem Polski obóz narodowy wobec europejskiego faszyzmu. Wykład będzie trwał około godziny, potem będzie czas na dyskusję, to znaczy pytania proszę zadawać w komentarzach pod postem z transmisją i po zakończeniu wykładu przekażę je panu profesorowi celem udzielenia odpowiedzi. Zatem już nie przedłużając, oddaję głos panu profesorowi. Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie, przy czym muszę przyznać, że przypadł mi w udziale do zreferowania temat dość trudny, mianowicie tego relacji pomiędzy obozem narodowym w Polsce a europejskimi faszyzmami. Temat, który jest trudny z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jest to kwestia dość złożona, dość skomplikowana, jak zapewne zauważymy w trakcie tego wykładu. Z drugiej strony jest to problem, który wywołuje wiele emocji, przy czym te emocje w dużej mierze biorą się z faktu takiego ahistorycznego spojrzenia na faszyzm. Patrzymy na faszyzm przez pryzmat wydarzeń II wojny światowej, zwłaszcza przez pryzmat najbardziej zbrodniczego wariantu faszyzmu, jakim był niemiecki nacjonalsocjalizm. Ale musimy zapamiętać, że ludzie żyjący w latach 20., 30. przed II wojną światową nie mieli tej świadomości. Wtedy faszyzm wyglądał jeszcze inaczej i był inaczej odbierany. Do tego, proszę Państwa, weźmy pod uwagę jeszcze jedną rzecz, którą nam, ludziom XXI wieku, jest trudno sobie nieraz uświadomić. Otóż świat wówczas był bez porównania mniej zglobalizowany. To oznacza, że przepływ informacji był nieporównywalnie mniejszy. To wynikało zarówno z tego, że dużo słabiej rozwinięte były środki masowego przekazu, to wynikało z dużo mniejszej znajomości języków obcych, to wynikało z dużo mniejszych przepływów międzyludzkich przez granice. To wszystko sprawiało, że wiadomości z krajów europejskich to były na takiej zasadzie jak obecnie wiadomości z najbardziej egzotycznych krajów Afryki i Azji. Więc to jest również czynnik, który warto brać pod uwagę, gdy będziemy omawiali ten stosunek obozu narodowego do faszyzmu, a więc niepełne poinformowanie co do tego nurtu, które zmieniało się z biegiem czasu. Proszę Państwa, po tym wstępie zacznijmy już omawiać, jak wyglądała tutaj sytuacja. Począwszy od początku lat 20., kiedy obóz narodowy w Polsce zaczął się, że tak powiem, urządzać w niepodległej II Rzeczypospolitej. I proszę Państwa, znowu zapamiętajmy fundamentalną sprawę. Polski obóz narodowy bardzo mocno akcentował swoją niezależność ideologiczną. Uważał, że skoro jest ruchem polskim, to powinien czerpać przede wszystkim z polskiej tradycji, a odwołania do innych ideologii traktował jako coś drugorzędnego, raczej na zasadzie zbieżności niż naśladownictwa. Że oczywiście wspaniale, że tutaj są ruchy, które mają podobne cele jak nasz, ale jednak my nie będziemy się na nikim wzorowali. My będziemy owszem szukali partnerów, ale na pewno nie mistrzów. No i proszę Państwa,
na początku lat 20., czy może generalnie w pierwszej połowie lat 20., takim głównym punktem odniesienia dla polskiej endecji była francuska centroprawica. Właśnie nie radykalna prawica, tylko ta centroprawica, która się została skonsolidowana przez Georges'a Clemenceau i Raymonda Poincaré w tak zwanym bloku narodowym, ale to były ugrupowania od tak zwanych radykałów, czyli de facto partii liberalnej, aż po konserwatystów. I tutaj nawet ukuto na to nazwę foszyzm, jako swego rodzaju alternatywę dla faszyzmu, od nazwiska bardzo popularnego wówczas francuskiego marszałka Ferdynanda Foszo. Co ciekawe, proszę Państwa, w pozytywnym świetle w prasie endeckiej przedstawiane były też liberalny nacjonalizm Tomasa Masaryka, co również pokazuje, że te odwołania na początku lat 20. były dość odległe od faszystowskich. Ale proszę Państwa, nie można być tutaj ślepym na fakt, że z pozytywnym, życzliwym zainteresowaniem, przynajmniej w części endecji, spotykały się również prawicowe dyktatury. Co prawda traktowane na zasadzie takiego przejściowego remedium, coś, co będzie używane na zasadzie stanu wyjątkowego, ale potem nastąpi powrót do normalności, tej demoliberalnej normalności, jak najbardziej akceptowanej przez polską endecję. I proszę Państwa, tutaj właśnie z taką sympatią spoglądano na przykład na węgierską dyktaturę Miklosza Hortiego, spoglądano na hiszpańską dyktaturę Miguela Primo de Rivery. I proszę Państwa, po przejęciu władzy, po marszu na Rzym, spoglądano również na dyktaturę Mussoliniego. To jest warte zauważenia. Wcześniej ruch faszystowski w zasadzie był poniżej horyzontu endeckiego, nie był zauważany. Dopiero gdy przejął władzę, wówczas zaczyna narastać to zainteresowanie faszyzmem. Zwłaszcza wtedy, gdy w następnym roku 1923 z partią faszystowską połączyło się włoskie Stowarzyszenie Nacjonalistyczne Corradiniego, które było przez endeków uważane za partnera. No więc to tym bardziej wzmogło zainteresowanie faszyzmem. Proszę Państwa, tutaj nie cała endecja tym faszyzmem się interesowała. To było przede wszystkim poznańskie środowisko młodzieżowe skupione wokół czasopisma Akademik, które potem zostało przemianowane na Awangardę. To warto odnotować, ponieważ to środowisko dało sobie jeszcze znać w późniejszym okresie. I oprócz tego również pojedynczy publicyści, tacy jak Adolf Nowaczyński, Stanisław Kozicki, Władysław Jabłonowski, również tutaj bardzo interesowali się faszyzmem. Z tym, że proszę Państwa, właśnie tu trzeba by podkreślić, że ten faszyzm był bardzo słabo znany. Faszyzm był traktowany nie tyle jako ideologia, co raczej jako metoda działania. Ten dynamizm faszystów, który przejawiał się w akcjach bojówkarskich, których bojówki faszystowskie biły na ulicach socjalistów, bardzo imponował polskim endekom, którzy sami wówczas żadnych bojówek nie mieli i nie potrafili stanąć do równorzędnej konfrontacji ulicznej z polskimi socjalistami. Pamiętajmy też, że w pierwszej połowie lat 20. faszyzm też jeszcze nie był ukształtowany. Włoski faszyzm dopiero szukał swojej postaci. Przypomnijmy, że faszyzm w 1919 roku powstał jako ruch lewicowy. Taki był ten jego pierwszy program. I potem, już w 1920 roku, bardzo szybko zaczął ewoluować w kierunku prawicy, i to radykalnej prawicy, ale ta ewolucja na początku lat 20. jeszcze się nie dokonała. Jeszcze, to jest taki ciekawy okres we włoskim faszyzmie, który właściwie nie jest w ogóle zapamiętywany. Włoski faszyzm w latach, powiedzmy, 1921-23 miał charakter najbardziej, można powiedzieć, liberalny.
liberalno-republikański, już nie lewicowy, ale jeszcze nie prawicowy w takim znaczeniu, jakim go rozpoznaliśmy później. Pamiętajmy też, że ta włoska dyktatura Mussoliniego była dyktaturą dość względną, ponieważ legalnie funkcjonowała opozycja, działał parlament, w którym ta opozycja zasiadała, a więc krótko mówiąc, nie było jeszcze w zasadzie tych wyraźnych cech, które sprawiały, że faszyzm był wyraźnie odmienną ideologią, wyraźnie odmiennym ruchem, jaki dopiero wykluł się z tego jaja później. Proszę Państwa, polscy endecy doszukiwali się we włoskim faszyzmie tego, co im najbardziej odpowiadało. A więc doszukiwali się tam no przede wszystkim tego antysocjalizmu, jak już powiedziałem wcześniej, solidaryzmu społecznego, patriotyzmu. Co ciekawe, dostrzegali w tym włoskim faszyzmie nawet katolicyzm, chociaż wówczas włoski ruch faszystowski był wciąż jeszcze przed traktatami laterańskimi mocno antyklerykalny. Ale to było właśnie takie postrzeganie faszyzmu przez pryzmat własnych wyobrażeń. Chcieli widzieć ten faszyzm na wzór własny. Jedna rzecz, której nie potrafili faszystom wybaczyć, to brak antysemityzmu. Tu było uważane, że to jest poważne niedopatrzenie ze strony Mussoliniego, że Mussolini nie stawia jasno kwestii żydowskiej. I tak, proszę Państwa, sytuacja wyglądała mniej więcej do roku 1926, czyli do przewrotu majowego. Przewrót majowy kompletnie zmienił sytuację. Otóż, proszę Państwa, przewrót majowy brutalnie uzmysłowił endekom, którzy do tej pory wciąż stali twardo na gruncie demokracji liberalnej, że jednak siła znaczy więcej niż legalność. I to oszołomienie spowodowało, że postanowili przygotować się do również zastosowania siły przeciwko sile. Przy czym widziano to w ten sposób. Dość powszechnie była w kręgach endeckich dyktatura Piłsudskiego traktowana jako polska kiereńszczyzna. Przez analogię z rewolucją rosyjską uważano, że to jest tylko taki okres przejściowy, po którym nastąpi stoczenie się w chaos rewolucji komunistycznej. No więc postanowiono się do tego przygotować, postanowiono skonsolidować wszystkie, jak to nazywano, żywioły umiarkowane, czyli chodziło tutaj właśnie o centroprawicę, od ludowców przez chadeków, NPR-owców, endeków, aż po konserwatystów. I oni mieli czekać na ten moment chaosu. Właśnie to tutaj warto zauważyć, nie przygotowywano walki bezpośrednio z sanacją, uważano, że sanacja się rozpadnie, natomiast chciano być przygotowanym na tą nadchodzącą nieubłaganie, jak uważano, rewolucję komunistyczną. I proszę Państwa, tą formą konsolidacji tych tak zwanych żywiołów umiarkowanych miał stać się obóz Wielkiej Polski. I proszę Państwa, tutaj w rezultacie była taka dość paradoksalna formuła, bo z jednej strony próbowano zblokować ugrupowania o charakterze zdecydowanie demokratycznym, właśnie umiarkowanym, na ogół centrowym, czy w każdym razie w dużej mierze centrowym, ale z drugiej strony wzorowano się na formach organizacyjnych włoskiego faszyzmu. Tak powiedziałem, może się nam wydawać sprzecznością, ale jeśli weźmiemy pod uwagę to, co powiedziałem wcześniej, że faszyzm był traktowany nie jako ideologia, tylko jako metoda organizacji, jako metoda działania, no to coś staje się logiczne. No i po prostu ci wszyscy chadecy i konserwatyści mieli zostać ujęci, umundurowani, zamiast wyborów miały być nominacje, miały być wojskowe czy tam paramilitarne formy pracy. Proszę Państwa, jak się można domyśleć, ta próba wzorowania się na paramilitarnych modelu faszystowskim spaliła na panewce. Stateczni konserwatywni politycy, czy też działacze chadeccy nie zamierzali ubierać się w mundury, stawać na baczność, salutować rzymskim salutem i tak dalej. Nie zamierzali słuchać ślepo Dmowskiego jako wodza.
Krótko mówiąc, z tego pierwotnego projektu obozu Wielkiej Polski nic nie wyszło. Nie udało się skonsolidować centroprawicy pod kierownictwem endeków w jednym bloku. No i proszę Państwa, co się wówczas dzieje? Otóż faktycznie wówczas te struktury organizacji zostały przejęte przez jedyną żywą część obozu Wielkiej Polski, czyli przez Ruch Młodych. Ruch Młodych, który kierowany był właśnie przede wszystkim przez to środowisko poznańskie, o którym wspominałem wcześniej. I proszę Państwa, ci młodzi, którzy wówczas właśnie zaczynają wchodzić szerokim frontem w struktury obozu narodowego, zaczynają mu przewodzić, fascynują się faszyzmem włoskim nie tylko w zakresie jego dynamizmu, jego struktur, jego metod działania, ale właśnie szukają również inspiracji ideologicznej. Podkreślają, że włoski faszyzm stoi na gruncie wiecznej cywilizacji łacińskiej, że opiera się na zasadach ładu społecznego. Podkreślano właśnie traktaty laterańskie, które zostały wówczas zawarte, biorąc pod uwagę, że endecja przechodziła wówczas też szybki proces katolicyzacji, to było kolejnym argumentem za tym, żeby się na tym włoskim faszyzmie wzorować. Proszę Państwa, doszło do tego, że włoski hymn faszystowski Giovinezza został przetłumaczony na polski i te słowa oraz nuty w tej poznańskiej awangardzie zostały opublikowane. No i tutaj mamy, proszę Państwa, właśnie ten moment, kiedy ta fascynacja faszyzmem już takim coraz bardziej przypominającym to, co właśnie przez faszyzm rozumiemy, zaczyna być bardzo wyraźna. Ale proszę Państwa, inspiracja to jedno, a naśladownictwo to coś innego. I generalnie rzecz biorąc, nawet ci młodzi byli sceptyczni co do możliwości mechanicznego przeniesienia wzorów faszystowskich na grunt polski. Owszem, traktowali to jako inspirację. I proszę Państwa, mimo to jednak chcieli stworzyć własny model, w którym możemy zaobserwować wyraźne różnice. Otóż proszę Państwa, ten model wypracowany w kręgu OWP na przełomie lat 20. i 30. był modelem zdecydowanie autorytarnym, odcinał się od demokracji liberalnej, parlamentarnej, ale zarazem nie był naśladownictwem modelu faszystowskiego, chociaż też pamiętajmy, że on nie był do końca wówczas wykrystalizowany. W każdym razie, proszę Państwa, na czym miały polegać różnice? Po pierwsze, polski model ustrojowy wypracowany przez endeków nie przewidywał instytucji wodza, przewidywał szeroką autonomię organizacji społecznych, tych korporacyjnych. Tu mamy wyraźną inspirację raczej katolicką nauką społeczną niż właśnie faszyzmem. Przewidywał ograniczony pluralizm polityczny. No i przewidywał przede wszystkim bardzo mocną rolę Kościoła, który miał pozostawać całkowicie niezależny od państwa, a nawet miał dla władzy państwowej stanowić swego rodzaju inspirację i nawet jakbym strażnika moralności. Tak więc można powiedzieć, że to apogeum zainteresowania włoskim faszyzmem przypada na lata 1927-28, czyli bezpośrednio po traktatach laterańskich, natomiast potem zaczyna narastać krytycyzm wobec włoskiego modelu faszystowskiego. Wynikało to, proszę Państwa, z faktu, że we Włoszech dochodzi wówczas do kolejnego kryzysu na linii Kościół, czy na linii Watykan, państwo faszystowskie. Mussolini
stara się upaństwowić całkowicie wychowanie młodzieży, likwiduje niezależne organizacje katolickie. To prowadzi w 1931 roku do takiego otwartego konfliktu między Kościołem a państwem faszystowskim i w tym konflikcie polscy endecy jednoznacznie wzięli stronę Kościoła. W tym momencie dla nich jak gdyby otworzyłem, znaczy gdy mówię moment, to oczywiście nie chodzi o moment, chodzi o pewien proces, ale to jak gdyby następuje kulminacja tego procesu, w którym zauważają negatywne strony faszyzmu, czyli do niego totalitaryzm, wówczas nie używano tego słowa, używano słowa statolatria albo słowa etatyzm. I chodziło tutaj o to, że faszyści starają się poddać wszystko kontroli państwa, w tym również Kościół, co dla, jak powiedziałem wcześniej, coraz bardziej katolicyzującej się endecji było absolutnie nie do przyjęcia. Więc proszę Państwa, chociaż pewne sympatie dla włoskiego faszyzmu pozostały, to od początku lat 30. coraz bardziej podkreślane są inne inspiracje ideowe, przede wszystkim Estado Novo w Portugalii, Salazara, czy też akcja francuska Charlesa Maurrasa. Ale jak proszę Państwa widzimy, wtedy w okresie OWP mamy do czynienia z wyraźną inspiracją, wyraźną fascynacją, ale jednak nie z utożsamieniem się endecji z włoskim faszyzmem. Pamiętajmy, innych modeli wówczas praktycznie nie ma. Trochę inaczej wyglądała sytuacja w grupach rozłamowych. Tutaj zwrócę uwagę Państwa na zespół 100. To była taka niewielka grupa, wbrew nazwie, nie licząca nawet 100 osób, tylko 40 kilka, która jednak była bardzo wyraźnie zainteresowana faszyzmem i to na tej zasadzie właśnie kopiowania tego modelu. To było pierwsze niezależne ugrupowanie, które zamierzało w Polsce w pełni naśladować włoski faszyzm. Ciekawa była też sytuacja w przypadku Związku Nacjonalistów Polskich, to jeszcze mniej znana grupa rozłamowa z endecji, która odcinała się od faszyzmu, ale zarazem jej propozycje programowe faktycznie wyglądały jak zapożyczone wprost z faszyzmu włoskiego. Proszę Państwa, jak wiemy, w 1934 roku, czy właśnie w latach 1933-34 ma miejsce szereg istotnych wydarzeń. Po pierwsze, na arenie międzynarodowej dochodzi do przejęcia władzy przez Hitlera, przez NSDAP w Niemczech, co daje ruchom faszystowskim kolejny impuls i pojawia się jak gdyby kolejny model do naśladowania, czy w każdym razie do zainteresowania. A niebawem dochodzi też, czy mniej więcej w tym samym czasie, dochodzi też do delegalizacji obozu Wielkiej Polski. To jak gdyby otwiera nam nową epokę. A przepraszam, jeszcze powinienem powiedzieć o trzecim istotnym fakcie. W Polskim Ruchu Narodowym dochodzi do rozłamu. Od tego głównego nurtu odrywa się Obóz Narodowo-Radykalny i Związek Młodych Narodowców, które idą własną drogą. No i teraz, proszę Państwa, osobno musimy sobie omówić to, co się działo w latach 30. w tym głównym nurcie Obozu Narodowego i w tym, w tych ugrupowaniach rozłamowych typu ONR. Więc proszę Państwa, tak jak powiedziałem wcześniej, lata 30., lata wielkiego kryzysu, to jest okres bezprecedensowego ożywienia skrajnych ruchów nacjonalistycznych w całej Europie. I w rezultacie to oddziaływanie europejskich nacjonalizmów, wzajemne oddziaływanie europejskich nacjonalizmów bardzo się zintensyfikowało. Dużo większy był ten przepływ informacji dotyczący ugrupowań o tym charakterze w całej Europie. Stronnictwo Narodowe jednak, proszę Państwa, cały czas zamierza iść własną drogą
I to trzeba tutaj mocno podkreślić. Stronnictwo Narodowe odcinało się od wszelkich koncepcji międzynarodówki nacjonalistycznej, uważając, że jest to absurd. I na przykład nigdy nie uczestniczyli politycy, ani Stronnictwo Narodowe jako oficjalna struktura, ani też żadni ważniejsi politycy endeccy nie uczestniczyli w takich próbach tworzenia nacjonalistycznej międzynarodówki, jak na przykład Komitety na rzecz Powszechności Rzymu, Komitety Działania na rzecz Powszechności Rzymu, które tworzone były z inspiracji Mussoliniego, czy Międzynarodowa Wspólnota Pracy Nacjonalistów, którą z kolei próbowali stworzyć Niemcy. Co więcej, Stronnictwo Narodowe nie nawiązało też dwustronnych stosunków, oficjalnych dwustronnych stosunków z żadnym zagranicznym ugrupowaniem nacjonalistycznym. Tak jak powiedziałem, bardzo zazdrośnie strzegąc swojej odrębności, zamierzając iść własną drogą. A proszę Państwa, ta odrębność i ta niezależność ideowa nie oznaczała jednak izolacji. Nie da się ukryć, że bardzo się wzmogło w latach 30. w obrębie ruchu Stronnictwa Narodowego zainteresowanie tymi zagranicznymi ruchami nacjonalistycznymi i faszystowskimi. To widać bardzo dokładnie, gdy czytamy prasę endecką. O ile w latach 20. tego typu wzmianki o działalności ugrupowań skrajnie prawicowych za granicą były rzadkością, to w latach 30. stają się regularną jak gdyby rubryką. Czyli proszę Państwa, tutaj spektrum było bardzo szerokie, bo zauważamy zainteresowanie w prasie endeckiej zarówno ugrupowaniami o charakterze prawicowo-konserwatywnym, czyli wciąż mieszczącym się w ramach umiarkowanej prawicy, jak i ugrupowaniami jawnie faszystowskimi. Z czego ta rozbieżność wynikała? Otóż proszę Państwa, endeccy, szukając potencjalnych partnerów, kierowali się dwoma kryteriami. Po pierwsze, to było kryterium ideologiczne, czyli zbieżność wyznawanych wartości, a po drugie, to było kryterium polityczne, czyli zbieżność interesu narodowego danego ruchu z polskim interesem narodowym. Przy czym, gdy dochodziło do takiej sprzeczności pomiędzy tymi dwoma kryteriami, to uważano, że ten interes narodowy, polski interes narodowy ma prymat nad ideologią, że ważniejszy jest polski interes narodowy od ewentualnej zbieżności ideologicznej. No i to, proszę Państwa, powodowało, że te stosunki do, że stosunek Stronnictwa Narodowego do ugrupowań zagranicznych, konserwatywnych czy faszystowskich był bardzo ambiwalentny. Z jednej strony poczuwano się do pokrewieństwa z tym, jak to określano, nowoczesnymi ruchami narodowymi, przy czym do nich zaliczano zarówno hitleryzm, jak i włoski, przepraszam, nie włoski, tylko hiszpański, ultrakonserwatywny karlizm. Ale z drugiej strony podkreślano pierwszeństwo polskiego ruchu narodowego, a nawet jego wyższość, że ideologia polskiego ruchu narodowego, ideologia endecji jest najlepszym wariantem nacjonalizmu w Europie. Endecja na nikim się nie musi wzorować. No, w praktyce jednak oczywiście, proszę Państwa, pewne elementy programów z tych innych ugrupowań były zapożyczone. Tak jak powiedziałem już wcześniej, pojawia się nowe wyzwanie ideologiczne w postaci nazizmu. Otóż, proszę Państwa, to jest sytuacja dużo bardziej skomplikowana niż w przypadku Włoch, ponieważ w przypadku Włoch nie ma jakichś konfliktów, nie było jakichś konfliktów o charakterze politycznym pomiędzy Polską a Włochami. Te kraje były traktowane jako z powodów religijnych chociażby pokrewne.
Zupełnie inna sytuacja jest, proszę Państwa, w przypadku Niemiec, które były jednak uważane przez NDC za odwiecznego, nieubłaganego wroga Polski. I to właśnie w przypadku stosunku do niemieckiego nacjonalsocjalizmu mamy szczególnie wyraźnie widoczne te dwa przeciwstawne w tym momencie kryteria ideologiczne i polityczne. Na przykład Dmowski, oceniając hitleryzm, który początkowo w pierwszych latach oceniał pozytywnie, wyraźnie rozdzielał pomiędzy jego polityką wewnętrzną, która była aprobowana, a polityką zagraniczną, którą potępiał. Nie tylko ze względu na to, że była antypolska, ale generalnie rzecz biorąc, że była ekspansjonistyczna, to było sprzeczne z koncepcją Dmowskiego, z koncepcją nacjonalizmu Dmowskiego. Potem, gdy już było więcej wiadomości dotyczących właśnie III Rzeszy, ta analiza ideologii nazistowskiej stała się bardziej zniuansowana. Z jednej strony zauważano te elementy, które są zbieżne, a więc przede wszystkim pochwalano w hitleryzmie antykomunizm, antyliberalizm i antysemityzm, ale z drugiej strony dostrzegano nieprzejednane, nieprzezwyciężalne różnice i generalnie rzecz biorąc uważano, że hitleryzm jest ruchem o rodowodzie modernistycznym. Tendencja się tutaj odwoływała jednak przede wszystkim do tradycjonalizmu, natomiast nazizm miał być ruchem o charakterze modernistycznym i to było głównym zarzutem materialistycznym. I z tego materializmu nazizmu wynikały wszystkie pozostałe jego grzechy. A więc rasizm, totalitaryzm, militaryzm, imperializm, neopoganizm. To było wszystko, te wszystkie cechy były zdaniem Endeków nie do przyjęcia. Więc proszę Państwa, jak do tego zniuansowanego podejścia do ideologii dodamy jeszcze zdecydowanie negatywny stosunek do polityki zagranicznej Hitlera, hitleryzmu, no to zauważymy, że jednak przeważała wrogość w stosunku Stronnictwa Narodowego do, w stosunku do NSDAP. Oczywiście to też się zmieniało w czasie. Bezpośrednio po przejęciu władzy przez Hitlera to zainteresowanie nazizmem było takie, można powiedzieć, dość życzliwe. Natomiast z biegiem czasu szybko ewoluowało i pod koniec lat 30. mamy już zdecydowanie negatywne, potępiające podejście do hitleryzmu. Natomiast, proszę Państwa, zdecydowanie bardziej pozytywna jest ocena faszyzmu włoskiego. Tutaj zwłaszcza Stefan Niebudek, działacz Częstochowy, a także niektóre inne ośrodki, na przykład czasopismo Głos w Poznaniu czy czasopismo Szczerbiec w Gdyni, uważały włoski faszyzm za wartościowego, ideologicznego i politycznego partnera dla polskiego obozu narodowego. Przede wszystkim akcentowano tutaj z jednej strony zbieżność włoskiego faszyzmu z ideologią polskiej endecji, przede wszystkim pozytywny stosunek do katolicyzmu, chociaż tutaj, tak jak już powiedziałem wcześniej, widziano raczej to, co chciano widzieć. Podkreślano z drugiej strony różnicę pomiędzy włoskim faszyzmem a niemieckim hitleryzmem. I to, proszę Państwa, prowadziło do generalnie prowłoskiej polityki endecji, która na przykład solidaryzowała się z polityką zagraniczną Mussoliniego w czasie wojny abisyńskiej i generalnie rzecz biorąc miała nadzieję na zawarcie sojuszu polsko-włoskiego. Taka oś Warszawa-Rzym
miała stać się zalążkiem bloku państw łacińskich, autorytarnych państw łacińskich, w skład którego miała wchodzić też Francja i Węgry, no i Hiszpania generała Franco. Bloku, który miałby stanowić alternatywę zarówno dla państw demoliberalnych, ale również wobec Związku Radzieckiego i również wobec III Rzeszy. Gdy jednak w 1939 roku, nawet dość późno, zauważano, że Włochy nie zamierzają szukać sojuszu z Polską, tylko coraz głębiej wchodzą w sojusz z III Rzeszą, zaczyna bardzo szybko narastać krytycyzm wobec polityki włoskiej. I to jest krytyka, która rozszerza się cały czas, bo początkowo krytykowano tylko politykę zagraniczną Włoch w jej niemieckich aspektach, ale potem coraz bardziej nasilano również krytykę różnych aspektów polityki wewnętrznej, a więc zauważono, że Włochy są jednak totalitarne, zauważono antyklerykalizm włoskiego faszyzmu i w momencie wybuchu wojny już ten włoski faszyzm był nacenzurowanym w prasie niemieckiej. Natomiast, proszę Państwa, życzliwe zainteresowanie miały inne ruchy nacjonalistyczne i czasem faszyzujące w Europie, a więc w Hiszpanii na przykład karaliści, o których wspominałem wcześniej, rzadziej Falanga, w Portugalii wspomniane już przeze mnie nowe państwo Salazara, we Francji zarówno akcja francuska, o której wspominałem już wcześniej, jak organizacja Croix de Feu, czyli krzyże ogniowe pułkownika de la Roca, w Belgii ruch Rex i tak dalej, i tak dalej. Tak jak powiedziałem, to zainteresowanie różnymi ugrupowaniami było już dość szerokie. No i proszę Państwa, żeby ten obraz był pełny, to musimy też pamiętać, że o ile młodzi właśnie fascynowali się w mniejszym lub większym stopniu różnymi ruchami faszyzującymi, to nie było to, i chociaż to stanowisko dominowało powiedzmy w drugiej połowie lat 30., to nie było to stanowisko wyłączne. Pozostawali niezmiennie krytyczni wobec faszyzmu we wszelkich odmianach starzy endecy, a także niektórzy młodzi publicyści, działacze narodowi młodszego pokolenia, tacy jak Karol Stefan Frycz. I proszę Państwa, jako ostatnie zagadnienie, czyli te ugrupowania rozłamowe w polskim obozie narodowym, jak one ustosunkowywały się do faszyzmu. No tu, proszę Państwa, sytuacja jest o tyle, że tak powiem, oczywista, że rozłam, który miał miejsce w 1934 roku, który doprowadził do utworzenia ONR-u, no był wyraźnie inspirowany wzorami włoskiego i niemieckiego faszyzmu. Tutaj na przykład diariusz Jerzego Drobnika przynosi takie informacje o tym, jak przywódcy późniejszego ONR-u prosili go o to, żeby przywoził im literaturę z Berlina dotyczącą DAP i tak dalej. I w rezultacie ci młodzi ONR-owcy wyraźniej odwoływali się do tych zagranicznych wzorców i w dodatku do bardziej radykalnych niż młodzi, którzy pozostali w Stronnictwie Narodowym. A więc na przykład jak młodzi w Stronnictwie Narodowym odwoływali się, no tutaj klasyczny przypadek Jędrzeja Giertycha, do hiszpańskiego karlizmu, przypomnę taka ultrareakcyjna odmiana monarchizmu hiszpańskiego, we Francji do akcji francuskiej, w Rumunii do Partii Narodowo-Chrześcijańskiej Gogi, to ONR-owcy widzieli swoich partnerów w bardziej radykalnych ugrupowaniach, takich jak Falanga Hiszpańska, jak Żelazna Gwardia w Rumunii i tym podobne właśnie ugrupowania. Ale proszę Państwa, tutaj również nie było to w pełni naśladownictwo, ponieważ tak samo jak w przypadku
endeków, również narodowi radykałowie podkreślali, że zamierzają wytworzyć własny polski ruch, własną polską ideologię nacjonalistyczną, nie będącą kopią ideologii zagranicznych. Proszę Państwa, był taki artykuł w czasopiśmie Nowy Ład, napisany przez Stanisława Grzeleckiego, który dokonał bardzo wnikliwej analizy ideologii narodowego radykalizmu, porównując ją z włoskim faszyzmem i niemieckim hitleryzmem. No i uznał, że to są trzy równorzędne ruchy, które mają wspólne elementy, mamy przede wszystkim nacjonalizm, antyindywidualizm, antymaterializm, zasadę wychowania jednostki i tak dalej, ale zarazem dostrzegał tyle samo różnic. To była przede wszystkim zasada wodzostwa, która nie występowała w polskim ruchu narodowym. To był stosunek do religii, to był stosunek do omnipotencji państwa. Krótko mówiąc, widziano tyleż zbieżności, co różnic. W dodatku, proszę Państwa, później, jak wiemy, dochodzi w 1935 roku, dochodzi w ONR-ze do rozłamu i te dwa odłamy ONR-u idą w przeciwnych kierunkach. ONR ABC coraz mocniej w polemice przede wszystkim z falangą krytykuje faszyzm, krytykuje totalitaryzm, natomiast falanga idzie w kierunku przeciwstawnym, to znaczy nie tylko coraz głębiej opiera się na totalitarnych wzorach, konstruując swój program, ale proszę Państwa, falanga była też jedynym ugrupowaniem, polskim ugrupowaniem nacjonalistycznym, które nawiązało kontakty z zagranicznymi nacjonalistami. Faktem jest, że włoska ambasada wspierała finansowo prasę falangi. Faktem jest też, że niektórzy działacze z kręgów falangi, przede wszystkim chodzi tu o Zygmunta Cybichowskiego, współpracowali ze wspomnianą przeze mnie wcześniej Międzynarodową Wspólnotą Pracy Nacjonalistów. I proszę Państwa, też na obrzeżach falangi pojawiały się, co prawda tylko jako materiały dyskusyjne, tak przynajmniej twierdzi Cimoszyński, że pojawiały się koncepcje taktycznego sojuszu z III Rzeszą skierowanego przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Co prawda, tak jak powiedziałem, miały one mieć charakter taktyczny, potem przewidywano konflikt pomiędzy Polską a Niemcami, ale to był jedyny przypadek w polskim obozie narodowym, że tego typu koncepcje w ogóle były rozpatrywane. No ale proszę Państwa, oczywiście pamiętajmy, że gdy pojawiła się już konkretna propozycja nawiązania współpracy z niemieckim wywiadem przedstawiona przez niemieckiego agenta Brochwicza, Bolesław Piasecki mimo wszystko nie wahał się, tylko wydał Brochwicza w ręce polskiego kontrwywiadu, w ręce polskiej dwójki. I proszę Państwa, na koniec jeszcze jedna, ta ostatnia grupa rozłamowa, Związek Młodych Narodowców, który powstał również w wyniku rozłamu w ruchu narodowym, oderwania się jeszcze innej grupy młodych. Związek Młodych Narodowców, który potem działa pod nazwą Ruchu Narodowo-Państwowego w ścisłej współpracy z sanacją. No i tu, proszę Państwa, mamy sytuację analogiczną jak w przypadku ONR-u. To znaczy wyraźna inspiracja, co więcej, nawet można powiedzieć, że Związek Młodych Narodowców był jedynym ugrupowaniem, który nie wstydził się mówienia, że czerpie ze wzorców zagranicznych. Uważał, że to jest nic drożnego, jeśli się naśladuje zagraniczne wzorce. Chociaż to też nie miało być w pełni kopiowanie. Tutaj również podkreślano, że zarzucany na przykład
hitleryzmowi materializm jest nie do przyjęcia dla polskich narodowców, że w tym zakresie należy stworzyć własną ideologię. I tak, proszę Państwa, no w pewnym skrócie i z pewnymi uproszczeniami można by zaprezentować, jak wyglądał stosunek, jak wyglądały relacje pomiędzy europejskimi faszyzmami a polskim obozem narodowym. Więc jak Państwo widzą, nie jest to łatwy temat. Po pierwsze, ten stosunek się zmieniał. Po drugie, różne odłamy ruchu narodowego do tego faszyzmu podchodziły. Po trzecie, praktycznie w żadnym z tych odłamów nie mamy do czynienia z jednoznaczną sytuacją, to znaczy z reguły mamy do czynienia z jednej strony z dostrzeganiem pewnych zbieżności, z drugiej strony mamy do czynienia z zauważaniem różnic i o ile jedne elementy programu są aprobowane, to inne są krytykowane. Mówiąc krótko, nie da się tej kwestii zamknąć w jednej prostej formule. To tyle z mojej strony. Jeśli mogę odpowiedzieć na jakieś pytania, to oczywiście służę swoją osobą. Bardzo dziękuję za referat. I teraz przejdziemy do pytań. Tutaj jeden ze słuchaczy pyta się, czy zgodzi się pan profesor z tezą, że wśród polskich myślicieli najbliższy faszyzmowi, a przynajmniej jego lewicowemu odłamowi i też najbliższy jego zrozumieniu był nie Endek, a narodowy syndykalista Kazimierz Zakrzewski? W dużej mierze tak, z tym, że znowu trzeba popatrzeć w jakim okresie czasu, bo Zakrzewski rzeczywiście był zafascynowany faszyzmem w latach 20. i uważał, że faszyzm to jest ruch w dobrym kierunku. Co prawda miał nadzieję, że on pójdzie o krok dalej właśnie w tym kierunku syndykalistycznym. Natomiast był bardzo rozczarowany, że włoski faszyzm zatrzymał się w pół drogi, nie dokonał tej rewolucji, na którą Zakrzewski liczył. I w rezultacie po 1934 roku stosunek Zakrzewskiego do faszyzmu staje się coraz bardziej krytyczny. Ale tak, zgadzam się, przy czym Zakrzewski, proszę Państwa, był w tym czasie związany z zespołem Stu, o którym również wcześniej wspominałem. On równocześnie działał w Generalnej Federacji Pracy związanej z lewicowymi piłsudczykami, ale równocześnie współpracował z tym ultraendeckim, faszyzującym, czy nawet wprost faszystowskim zespołem Stu. Dodam jeszcze, że zgadzam się też, że zdecydowanie głębsze zrozumienie faszyzmu było poza endecją i tutaj mógłbym podawać więcej przykładów różnego rodzaju intelektualistów i polityków, którzy właśnie w ten faszyzm weszli zdecydowanie głębiej, no ale tutaj byśmy odbiegali już od tematu. Kolejne pytanie. Skąd w grupie poznańskich postfalangistów z Andrzejem Świetlickim na czele pomysł utworzenia narodowej organizacji radykalnej jako jedynej organizacji kolaboracyjnej? Może taka drobna poprawka. Świetlicki, z tego co się orientuję, był działaczem warszawskiej falangi, nie poznańskiej. Natomiast jeśli chodzi o pomysł, no tutaj są dwie teorie. Jedna teoria jest taka, że to był właśnie no generalnie pomysł Świetlickiego, który był działaczem już w czasach falangi postrzeganym jako bardzo ambitny, a zarazem mocno niezdyscyplinowany. Te bojówki, które tworzył Świetlicki, to były poza narodową organizacją bojową, działały w dużej mierze na własną rękę i że to była po prostu jego własna inicjatywa. Jest też druga teoria, zgodnie z którą
Świetlicki tylko realizował plan Bolesława Piaseckiego, który zamierzał działać dwutorowo. Z jednej strony zamierzał tworzyć konspirację antyniemiecką w formie Konfederacji Narodu, ale z drugiej strony chciał utrzymywać kontakty, chciał wykorzystywać możliwości działania legalnego i do tego miały mu służyć, pamiętajmy, w pierwszych miesiącach okupacji, kiedy to jeszcze Wehrmacht kontroluje Polskę, kiedy jeszcze nie zapadły decyzje dotyczące losów Polski, różne rzeczy się mogły dziać i właśnie Świetlicki miał te kontakty z władzami niemieckimi zapewnić. Jak to było naprawdę, prawdopodobnie już się nigdy nie dowiemy. O samej Narodowej Organizacji Radykalnej mamy bardzo niewiele informacji i z reguły pochodzą one z drugiej, a nawet trzeciej ręki. Kolejna rzecz, to znaczy... Jeszcze przepraszam, tutaj dodam, że nie była to jedyna organizacja kolaboracyjna, to jeszcze należałoby tutaj wspomnieć o ruchu Miecza i Pługa, którego przywódcy przynajmniej, bo szeregowi członkowie w to nie byli zaangażowani, ale przywódcy ruchu Miecza i Pługa również wystosowali w swoim czasie elaborat do Himmlera proponujący współpracę z III Rzeszą. Z tym, że to nie było ugrupowanie endeckie, ono składało się generalnie rzecz biorąc z bardzo różnych elementów. Kolejna rzecz, to znaczy skoro nazizm był odrzucany jako ideologia modernistyczna, a nie tradycjonalistyczna, to jak wobec tego ustosunkowywano się do faszyzmu? Czy faszyzm był postrzegany jako modernistyczny czy tradycjonalistyczny? W tym rozumieniu. Stosunek do faszyzmu był bardziej złożony. Dostrzegano w nim zarówno te elementy, zależy to, co kto chciał w nim widzieć. Ci, którzy byli nastawieni krytycznie do faszyzmu, no to mówili, o, to jest czystej wody modernizm, syndykalizm, totalizm i tak dalej. Natomiast ci z endeków, którzy byli nastawieni do faszyzmu pozytywnie, mówili, nieprawda, to jest ruch konserwatywny, stoi na gruncie cywilizacji łacińskiej, broni rodziny, własności i religii, jest ruch w swoim głównym zrębie jak najbardziej konserwatywny. Więc tutaj zdania były po prostu podzielone. W przypadku niemieckiego nazizmu nie było żadnych rozbieżności, w przypadku włoskiego faszyzmu te oceny były ambiwalentne. To jeszcze ode mnie jedna rzecz, to znaczy taka bardziej komentarz trochę, bo wspomniał Pan o planach budowy bloku państw łacińskich, tak? To tak mi się to skojarzyło z istniejącym w rzeczywistości złotym blokiem, który, tylko że to była współpraca na płaszczyźnie gospodarczej, tutaj mniej więcej te same państwa, co pan wymienił. To znaczy blok, który miał na celu w trakcie wielkiego kryzysu obronę... Oparcie waluty na złocie. Tak, tak, tak. Więc tak te same kraje wymienione przez pana mniej więcej obejmował, więc to takie skojarzenie, ale to chyba nie miało zbyt wiele wspólnego ze sobą. No na pewno nie było takiego uzasadnienia. Endecy, mówiąc szczerze, gospodarkę traktowali bardzo po macoszemu. Odwoływali się do imponderabiliów, odwoływali się do wielkich wartości i z tych wartości takich właśnie wzniosłych i abstrakcyjnych, poczynając od religii, wyprowadzali te konkretne, a nie odwrotnie. Tutaj podstawą tego bloku miała być po prostu cywilizacja łacińska. Pamiętajmy, że wtedy coraz bardziej znana zaczyna już być teoria Konecznego, która podkreślała właśnie, że te państwa, które ukształtowane są przez religię katolicką, tworzą pewną wspólnotę kulturową. No i właśnie to miało być podstawą tego bloku państw łacińskich, właśnie nie mylić z romańskimi. Pojawiło się jeszcze jedno pytanie, to znaczy, czy endecy inspirowali się w jakikolwiek sposób tekstami niemieckich rewolucyjnych konserwatystów, Spenglera, Schmidta, braci Jundel? Nie spotkałem się nigdzie z żadnym odwołaniem do tych nazwisk. Prawdopodobnie one były kompletnie nieznane jeszcze.
Oczywiście to, że się nie spotkałem, to nie znaczy, że tego nie było, ale raczej nie sądzę, żeby taki nurt był w ogóle odróżniany, że w ogóle coś takiego funkcjonuje w Niemczech. Przypomnę jeszcze raz, to co się działo poza granicami Polski, to była raczej taka mgła, w której się co jakiś czas wynurzały pewne byty. Generalnie nazistów zaczęto zauważać dopiero po tym, jak przejęli władzę, a wcześniej no to była jakaś taka magma różnych ugrupowań nacjonalistycznych, które specjalnie tam nie odróżniano Hitlera od Hindenburga za bardzo. Więc tym bardziej rzadko, nawet w Niemczech, w końcu powiedzmy sobie szczerze, niszowych intelektualistów jak Inger czy Spengler, trudno, żeby byli dostrzegani w Polsce. Nie widzę na razie więcej pytań. W związku z tym myślę, że już możemy na tym zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję panu profesorowi za wygłoszenie referatu i za odpowiedź na pytania. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w dyskusji i wszystkim oglądającym. Jednocześnie zapraszam na najbliższe spotkanie seminarium, które odbędzie się za 2 tygodnie, 25 maja. Poprowadzi je profesor Maciej Urbanowski, który wygłosi referat pod tytułem Idee narodowo-demokratyczne w literaturze. Również w formie zdalnej poprzez transmisję o godzinie 18 w środę. Zatem bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia.